rzekomie pan Wojtek z WWF Polska, tak? Tak, tak. Chwalił się pan, że dużo wolontariuszy ostatnio doszło. Ile was już jest? Ponad 200 osób. I wy monitorujecie tą plażę tutaj, tą naszą, tam i z powrotem? Tak, monitorujemy cały czas, sprawdzamy, czy są jakieś odpady, czy zanieczyszczenia, a w tym też ssaki bałtyckie. No właśnie, właśnie, bo już mieliśmy na naszym kanale, tam u góry sobie zobaczcie, wywiad odnośnie fok, a teraz mamy typowe pytania odnośnie śmieci w Bałtyku. Tak. Czy nasz Bałtyk jest mocno zaśmiecony? Bałtyk oczywiście jest jednym z najbardziej zaśmieconych środowisk wodnych z uwagi na jego małe rozmiary i oczywiście duże aglomeracje, które znajdują się w jego zlewni, jak również no, wiele gałęzi przemysłu, między innymi turystyka, rybołówstwo, też i zanieczyszczenia płynące z rzek powodują to, iż Bałtyk jest zanieczyszczony i należy ten stan poprawić. Czy to zanieczyszczenie, o którym pan mówi, ma też wpływ na ryby, które tutaj żyją? Oczywiście, że tak. Temat plastiku jest bardzo no, szeroki, że tak powiem, jeśli chodzi pod kątem naukowym. Plastik w zasadzie ma dużą żywotność, jeśli chodzi o jego cykl życia, który trwa nawet do 1000 lat. Plastiki potrafią też podlegać rozdrobnieniu na drobne elementy i części, tak zwany mikroplastik, który jest wchłaniany przez najmniejsze żyjące rośliny czy zwierzęta, chociażby plankton, który jest w najniższym poziomie troficznym. Później ten mikroplastik wędruje poprzez kolejne poziomy troficzne, dostaje się w końcu na talerze nas, ludzi. Dobra, czy takie pytanie się nasuwa, nie? Jeżeli no, jesteśmy śmieciarzami, nie? Nie pochwalamy tego. Wrzucimy butelkę do wody i ona no, nie wyjdzie od razu na brzeg, tylko popłynie sobie tam gdzieś. Czy Bałtyk ma jakieś takie strefy, jak to jest na oceanach, że to się po prostu gdzieś kumuluje, zbiera? Jeśli chodzi o plamy odpadów plastikowych, takiej wiedzy nie posiadam, aby była jakaś jedna wielka plama. Są to odpady, których w wodzie nie widać, w toni wodnej są rozproszone, są bardzo mało widoczne. Można jedynie zorientować się co do ilości plastików po badaniach wykonanych przez naukowców. My, jeśli chodzi o wolontariuszy, takich informacji nie wiemy. No dobra, wspomniał pan, że jest was 200 osób, chodzicie po tych plażach, czy widzicie jakąś taką tendencję, że tych śmieci na plażach jest coraz więcej, czy po prostu ta świadomość ludzka z roku na rok jest coraz większa i tych śmieci no, ubywa z plaż? Tak, chodzimy bardzo często po plaży, szczególnie tutaj na północnej części, tam gdzie się tutaj akurat znajdujemy, czyli Lubiatowo, Łeba, Białogóra. Są to nasze odcinki, gdzie patrolujemy i oczywiście zdarzają się duże ilości śmieci w okresach sezonowych, tam gdzie turysta chodzi i przebywa. Po okresie sezonowym ta ilość odpadów maleje i mniejsza jest. Oczywiście są okresy sztormowe, gdzie plastików przybywa, morze wyrzuca, jak również zabiera po kolejnych sztormach. Ilość plastików, według mnie, mojej opinii, jest już mniejsza zdecydowanie. Poprawia się stan z uwagi na to też, iż wszystkie miasta, tutaj przynajmniej te, które ja znam, mają służby porządkowe i plastiki są zbierane codziennie. Jak również świadomość ludzi, ekologiczna świadomość jest znacznie większa i ludzie w przypadku, jeśli jest pojemnik, to reagują pozytywnie, właściwie wyrzucają do pojemnika, a nie za siebie. No właśnie, parę ciekawostek dowiedzieliśmy się dziś z dzisiejszej prelekcji, którą tutaj macie okazję oglądać na przebitkach. Tam takie cyferki, które mnie zaszokowały, to przyrost produkcji plastiku w ciągu minionych 50 lat, tak? Tak, 50 lat. Razy 50 poszło. Tak, w ciągu 70 lat. No, poziom plastiku wzrósł 50-krotnie, także to jest olbrzymia ilość surowca, który trafia w niewłaściwe miejsce, czyli do wody. I ta tendencja raczej jest cały czas powiększająca się. Tutaj w zasadzie są bardzo ważne uwarunkowania i prawne, jak i również świadomość ekologiczna.
I jak na razie no, jesteśmy w takiej fazie początkowej, wydaje mi się, jeśli chodzi o nasz region. Dobra, ważna kwestia, która się tam też pojawiła, ta ogromna plama plastiku na oceanie. No i jak usłyszałem, jak ona jest duża, to naprawdę zrobiło na mnie wrażenie. Trzy słowa o tym. Tak, no, w północnym Pacyfiku w 2018 roku odnotowano plamę, która jest w wielkości mniej więcej pięciokrotnej powierzchni Polski. Także jest to plama ogromna, w tym większość tej plamy stanowi plastik. Mhm. No i dobra, i teraz ten plastik tam o siebie trze, ta jedna butelka o drugą, drugą, kruszy się, gdzieś opada, gdzieś płynie dalej, ryby to jedzą, ale ryby, jak to jest, ryba to przyswaja, nie przyswaja, bo wiem, że na końcu tego łańcucha pokarmowego jesteśmy my, no niestety, no i u nas to powoduje raka, a jak to wygląda ten cały łańcuch pokarmowy? To znaczy, no, oczywiście trzeba zacząć od najniższego poziomu troficznego, czyli tam, gdzie jest plankton, gdzie są skorupiaki, małe ryby. One oczywiście pożywiają się tym mikroplastikiem, bo oczywiście uważają, że to jest ich pokarm, naturalne pożywienie. Po czym dalej jest przenoszone to tworzywo sztuczne do dalszych poziomów troficznych, do większych ryb, do drapieżców, aż w końcu do ssaków, też między innymi do człowieka. Ssaki akurat mają to do siebie, że nie przyswajają plastiku i ewentualnie mogą go odkładać w tkankach, w komórkach, gdzie powoduje zmiany niekorzystne. Dobra, czyli jak następnym razem będziecie na plaży, czy to tu, czy we Władysławowie, czy gdziekolwiek po prostu, to zabierajcie śmieci ze sobą. Jak widzicie jakieś puszki, plastiki, to też zabierajcie, bo w sumie chyba puszka nie jest dla środowiska jakoś mocno taka negatywna, co? Znaczy puszka jest też odpadem i też powoduje utlenianie się substancji szkodliwych i uwalnianie się do środowiska niewłaściwych substancji, które potem ewentualnie mogą trafić do innych zwierząt, które są w łańcuchach pokarmowych tak samo. Ja uważam, że jeśli chodzi o puszkę, że to tak samo jest niebezpieczny element pozostawiona puszka jak i plastik. Mhm. Aha, czyli ja bym tego nie traktował na równi jednak, bo plastik no jednak się rozkłada dłużej, puszka to tam jakoś, no wiadomo, słona woda, coś tam szybciej się rozłoży. Niemniej jednak, tak jak słyszeliśmy, problem ogólnie dotyczy w morzach plastiku, nie? Tak, no plastik akurat ma bardzo długą żywotność swoją, do 1000 lat, jest bardzo mocno rozdrabniany, w toni wodnej go w ogóle praktycznie nie widać. Jest mocno wchłaniany przez inne organizmy. No, co do puszki, oczywiście puszkę spotyka się w przewodach pokarmowych dużych zwierząt, elementy metalowe. A niestety plastik jest na pewno w znacznym rozmiarze spotykany, w wiele większym, znaczniejszym rozmiarze spotykany u wielu zwierząt, gdzie jest też przekazywany dalej. I to jest ten problem, że on jest przekazywany dalej i stanowi niebezpieczny element. I tutaj by trzeba zastanowić się, jakie są uregulowania nawet prawne, jak można pomóc w kwestii mikroplastików w morzach i oceanach. Dobra, i takie słowo na koniec, słuchajcie, bo tak troszeczkę to zabrzmiało wszystko, ta nasza rozmowa dzisiejsza, bardzo negatywnie, nie? Ale muszę też jedno słowo powiedzieć, że nasze Morze Bałtyckie jako tako nie ma takiego dużego problemu chyba z tymi plastikami, co? Jednak ten plastik dotyczy no, tych mórz azjatyckich, tamtych rejonów bardziej, gdzie ta świadomość jest dużo gorsza, ale też, tak jak słyszeliśmy, no, ten ocean i ta ogromna no, wyspa plastik, u nas chyba nie ma jeszcze tak źle, co? To znaczy tego jeszcze nie wiemy, bo to może być tak, że to może być też i bomba tykająca. Plastik gromadzi się przecież, on, jak ja powiedziałem wcześniej, on rozkłada się przez wiele tysięcy lat i on się w środowisku kumuluje. Już teraz mówi się, że żyjemy w erze plastiku. To, co zostawimy potomnym, to właśnie plastik.